Witajcie, ja jestem Dawid. A ja jestem Mikołaj. Dzisiaj poruszymy taki temat. Jak uczeń w szkole ma się z nową mową, a jak ze starą? Jest ze mną Mikołaj, tak słyszeliście. Witam. No i od 2 lat trenuję nową mowę. Dzisiaj zapytam go, jak właśnie wspomina czasy ze starą mową w szkole i jak z nową. Może zacznijmy, Mikołaj, od starej mowy. Jak żyje się człowiekowi z blokami mowy w szkole? No pewnie większość osób z blokami mowy w szkole raczej boryka się z takimi problemami, jak załóżmy wyśmiewanie ze strony innych, czy załóżmy na przykład złe patrzenie na to okiem nauczyciela. Ale akurat ja miałem tak, że moi koledzy mnie raczej bardzo wspierali i tak naprawdę prawie nie zwracali na to żadnej uwagi. A jeśli już chodzi o starą mowę, to tak naprawdę największe kłopoty miałem podczas lekcji, kiedy nauczyciel mnie o coś spytał, albo na przykład nawet nie mogłem spytać, czy mogę iść do toalety. Ale tak to raczej na przerwach czułem się trochę bardziej swobodnie niż na lekcji, chociaż przyznam, że no najgorzej było zdecydowanie podczas takich lekcji jak muzyka czy matematyka, podczas których pan albo pani po prostu pytali z lekcji na lekcję z tego, co wiemy, i to było dla mnie najbardziej po prostu stresujące wtedy. No właśnie, ale były też takie sytuacje, że na przykład byłeś wysłany do sklepu, do piekarni. No tak. No i jak się to najczęściej kończyło w starej mowie? Przyznam, że większość osób mówi, że po prostu zamieniała słowa albo pokazywała, ale przyznam, że ja zawsze, nie wiem czemu, ale po prostu nie stosowałem kamuflażu, tylko po prostu nawet jeśli miał być blok, to ja to po prostu chciałem powiedzieć. Miałem taką swoją ambicję. Tak. No i teraz, czy ta ambicja, niestety, no wiemy, że się kończyła porażką, tym blokiem, to jak to wpływało na twoje samopoczucie już po takiej sytuacji? Na samym początku, kiedy już byłem wystarczająco duży, żebym mógł sam chodzić do sklepów, to wtedy po prostu było mi trochę przykro, ale później już się do tego przyzwyczaiłem i tak naprawdę już nie zwracałem na to w sumie w ogóle uwagi. Mhm. A na przykład, czy jako dziecko miałeś taki moment, że zastanawiałeś się, dlaczego tak mam, dlaczego mnie to spotkało? Miałem takie momenty, ale to bardziej jeszcze tak bardziej w trzeciej, drugiej klasie. Bo już tak trochę później, to tak szczerze nawet o tym czasami w ogóle totalnie zapominałem. No i przyszedł czas nowej mowy. No tak. Pamiętasz ten pierwszy moment, jak już przyjechałeś na kurs? Tak, pamiętam. Znaczy, właśnie o dziwo najlepiej pamiętam ten moment, kiedy przyjechałem po raz pierwszy na konsultację, ale kiedy przyjechałem na zerówkę, to właśnie nie pamiętam za bardzo tego procesu, z kim to najbardziej było, z jakimi innymi w sumie kursantami, ale no pamiętam, że głównie wtedy trenowałem z Danielem. Bardzo dużo ze mną trenował, no na przykład wymawiania powolnie sylab, potem już małych zdań, jakichś dłuższych zdań, potem już nawet robiłem własną autoprezentację. Tak. No jaki masz sposób, żeby właśnie uczynić bardziej przyjemne te kontakty? Co byś polecił komuś, kto właśnie szuka pomysłu? No wiadomo, że pewnie nie można kupować wszystkiego, co chce jakieś tam dziecko, ale no bo jednak według mnie ważne jest, żeby jednak to dziecko na te po prostu kontakty lubiło chodzić, żeby jednak czasem tam jakąś nagrodę małą chociaż dostało, a nie żeby po prostu tylko chodziło, pytało o cenę i chodziło. To jest takie trochę aż nawet męczące. Tak, ale przekonałeś się, że twoja samodzielność no i w realnych sytuacjach istnieje i możesz sam załatwić od początku do końca płynną i spokojną mową. No tak, mogę. No i w końcu była ta twoja piekarnia, którą tak pamiętałeś, i ten samodzielny zakup. Jak to było wtedy? Jak poszedłeś? Pamiętam, że w nowej mowie, kiedy już
byłem na tej zerówce, poszedłem też do tej właśnie naszej piekarni, co jest blisko naszego domu i po prostu pani już mnie tam w sumie dosyć dobrze znała i na początku się trochę zdziwiła, ale kiedy ja rozmawiałem na zerówce, ale mówiła, ale ty pięknie rozmawiasz. Mhm. Potem przyszedłem do niej na pełnym upłynnieniu i ona tak, ale szybko. Mhm. No właśnie, czy ludzie dostrzegają postęp w treningu mowy? Tak, według mnie bardzo to dostrzegają, bo jednak, znaczy najbardziej zdecydowanie dostrzegają to te osoby, które mają ze mną największy kontakt, mhm. ale również te osoby, no na przykład ze sklepów, do których często chodziłem, albo na przykład mamy, moich kolegów, mhm. albo jakaś dalsza rodzina. Pewnie też. No i właśnie, teraz jesteś w Zielonej Górze. Jak się trenuje w Zielonej Górze? Czy jest gdzie trenować w Zielonej Górze? Przyznam, że jest, bo jest trochę tych sklepów. Przyznam, że może Zielona Góra nie jest jak Poznań, czy jak na przykład Warszawa, ale jest tam gdzie pójść, bo jest parę fajnych restauracji, dużo na przykład kawiarni, takich sklepów, gdzie można szybko zrobić dużo kontaktów, mm. no więc jest gdzie. Świetnie. Tak jak słyszycie, Mikołaj ma doświadczenia. Też wyjechał do zupełnie nowego miasta, innego miasta niż Mikołów, gdzie tutaj ćwiczył nową mowę. Wyjechał do Zielonej Góry i również tam da się ćwiczyć nową mowę. Też są osoby i przechodnie, i w mieście, i chodził do szkoły. Dalej zresztą chodzi. No i w tych miejscach używa właśnie nowej mowy. Mhm. Tak. Co byś polecił wszystkim kursantom, którzy pojadą do Zielonej Góry? Gdzie mają iść? Poleciłbym pójść do takich miejsc jak załóżmy palmiarnia, czy ogród botaniczny, bo tam oprócz tego, że przychodzisz tam no, na przykład zobaczyć ładne rybki i ładne rośliny, to akurat oprócz tego jest tam dużo miejsc do robienia kontaktów. Nawet przy kupowaniu biletu, przy na przykład, tak jak ja czasami to robiłem, na przykład w mojej palmiarni zielonogórskiej są tak naprawdę cztery piętra. Na tym ostatnim jest bardzo gorąco, bo on jest bardzo wysoko. Mhm. I pamiętam, że na przykład pytałem jakiegoś tam pana z ochrony, ile jest tutaj stopni Celsjusza. On mówi, czy ja wiem, pewnie z 50. Na kawiarnię, jak byś polecił? Potem w kawiarni, też jest w tej naszej palmiarni kawiarnia. Też tam czasami chodzę. No, na przykład czasem nawet pytam, jaki to gatunek ryby. No i w sumie nawet w takim małym miejscu jak załóżmy ogród botaniczny, w którym większość to jest zieleń i różne zwierzęta, tylko 5% tego to jest kasa, to można i tak no, na przykład podpytać, co te zwierzęta jedzą. Tak. Czy ma pani rozmienić nawet takie krótsze pytania. No, a poza palmiarnią, gdzie warto iść na przykład na dobre ciastko? Na pewno jest taka najlepsza według mnie kawiarnia w Zielonej Górze, się nazywa Montana Verde i ona jest w centrum, ale raczej nie ma tam bardzo dużych tłumów, więc tam według mnie jest bardzo warto pójść, a przy okazji jest tam miła obsługa, więc tam bardzo według mnie jest warto pójść. Także Zielona Góra jak najbardziej spełnia oczekiwania osób, które szukają kontaktów. Jest gdzie pytać, jest gdzie chodzić. Polecamy na wycieczkę właśnie tego miejsca. Może spotkacie tam Mikołaja, który właśnie trenuje nową mowę. Bardzo przyjazne miasto. Ludzie wspierają, pomagają, tak? No tak. Więc trzymajcie kciuki za wszystkich, którzy trenują nową mowę właśnie w wieku szkolnym. I do zobaczenia. Do zobaczenia.